Cześć. Pałaszujemy owsiankę. Marcin Pałasz. Dzisiaj opowiada nam o książce pod tytułem Za chwilkę. A na początek. Cześć. 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 Tu? Kulturki. Kulturki, czyli Ola, Maja i mama, no i... Czyli hejo, hejo i hejo. Cześć. Hejo. Cześć. Kulturki! No i teraz... O jakiej książce dzisiaj rozmawiamy, Maju? Sposób na elfa, już powiedziałam, Marcin Pałasz. Sposób na elfa. To taki świąteczny, bym powiedziała, tytuł. Nie! A czy to książka o świętach? Nie, żadnym. Nie? Autorem tej książki jest kto? Już Maja powiedziała. Marcin Pałasz. A to dlatego dziewczyny chciały coś spałaszować chyba? Owsiankę trzeba odłożyć na później. Sposób na elfa. Wiem, już nie świąteczna. O czym jest ta książka, Maju? Na początku przedstawię bohater. Elf. Młody. Stary. Duży. 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 Młody, stary. Nie, ale to był duży. Młody. To był duży. Duży. Elf. Nie wiem nic. Powiedz najpierw, elf, kto to jest młody, elf? Duży, duży, kto to jest młody, młody i kto to jest duży? Elf. Z pieskiem, który ma siostrę, bliźniaczkę i jest w schronisku. Pies. Pies! Tylko pies. Jest w schronisku, ale dobra. Pies ma takie uszyska! Maja, zauważyłaś, że nasi słuchacze tego nie widzą? No wiem. Jak jest, jak wygląda elf? O, to może nam coś elf jest drugim psem, który ma taki równo ognaną sierść. Jedną rzeczą się różni, że jest o troszkę większy, no i ma taką tutaj patkę na czole białą. Od swojej siostry. No, bliźniaczki. No i on tak raz młody powiedział do dużego. Mogę do niego mówić stary? Nie, mów do niego duży. Dobra. Młody powiedział do dużego. A wiesz co? Kup nam psa. No i tak spał. A on w nocy ten duży sobie sprawdził. Ale słodki piesek. Kupimy go. Zrygnął na jego stronę przypadkowo. Tak, jego ręka sama się posunęła. Ale słodkie zdjęcia. No i tam były. No i powiedział, pojutrze będziemy mieli psa. Ale musisz nam, Maju, wrócić i powiedzieć, kto to jest młody i kto to jest ten duży. Duży to pisarz. Nazywa się Marcin. Ojciec. Też Marcin. Tato. Też się nazywa Marcin. A młody? To kto? Zupie młody. To jest jego? Syn. Syn, tak? A jeszcze jest... Jest Marcin, dziewczyna. Który jest... Jest jeszcze dziewczyna młodego. I jej która się nazywa jak? Kara. 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 A ona ma jakiego Linda, psa? Lindę. Tak, suczka Lindę. No dobrze. Czyli postanawiają, że sprawią sobie psa, a jednocześnie jest... Też pokazana ta historia z perspektywy kogo? Młodego. Tego psa. Młodego. Psa i dużego. No właśnie, niektóre rozdziały jakby opowiada duży, który jest pisarzem. A niektóre rozdziały opowiada elf. Yes. Elf, tak? Czyli mamy takie dwie perspektywy w tej książce. No i on do nich przyjechał się tak strasznie bał. No jak każdy pies. Mhm. Ale on tęsknił za tą swoją bliźniaczką. Na swoją siostrą. No ale ten, no, on już się przyzwyczaił, ale tak ciągle miał ogon do tego. Ale dziwnie, bo pierwszy ten tata go spotkał, no i jakby on więcej z nim spędzał czasu i bardziej się jego nie bał, tak? No i tak jeden raz oni poszli do sklepu z tym elfem, no i ten musiał przypilnować go. No i wtedy przypadkowo zaczęli mieć luźno taką ten. On go trzymał, rozmawiał z tą swoją dziewczyną. Smycz, tak? Luźno. No właśnie, smycz. No i ta sunia tam stała z nią, a oni tak rozmawiali. No i oczywiście elf, on nie zauważył, że coś tam mu lżej. Elf sobie uciekł do sklepu. Koło i wywężył kogo? Dużego! No i on tak... Na początku zobaczył, że ktoś mu się wspina na plecy, a potem ktoś go liże po policzku.
Odwraca głowę. Elf! Czyli elf był taki, żarty sobie lubił robić. Ale nie. Naprawdę. On poznał tę panią, która sprzedawała kiełbas. No i poprosiła, oni tam się lubili całkiem. Ona pytała go o psa, a on jej o psa. On ciągle rozrabiał jej pies, tej pani. No i w końcu ten młody przyszedł i: tato, nie ma elfa! Szukałem po całym sklepie. Młody, ty zerknij na niego. Patrz. Co? Elf? W sklepie był, w środku. No. Powiedz, Maju, bo rozumiem, że jakby ta książka jest o przygodach elfa. Nie tej jego nowej rodzinie. No, ale raz oni chcieli dać róże tej dziewczynie. No i oni tam się zawiesili na takiej sztuce. No i co? No wiecie, no, mężczyźni noszą bokserki, tak? Czyli majtki, tak? No i jemu spadły wtedy bokserki. No i krótkie spodenki też mu spadły. No i był to taki nagi, goły, tylko przykrywał się tak bluzą. Młody. No, ten młody. O nie! Taki żart. A jakby teraz przyszła ta jego dziewczyna, to by było dobrze. Widział łago o sąsiadka i on tak zabrał ekwipunek, no i wleźć do domu. Czyli mieli powiedział, różne przygody, tak? Musiał założyć nowe majtki wtedy. I mi też kilku rzeczy brakuje, a tobie też trzeba kupić nowy ekwipunek. Ale co, oni tak mogli rozmawiać ze sobą? Elf i młody? Ale to ten tata. To ten tata rozmawia z młodym. A, okej. Okay. A te bokserki... Słuchajcie, bo Maja tutaj zaraz po prostu wyjdzie z siebie. A gdzie? Jak słyszycie dziwne dźwięki, to wam powiem, że to Maja tu skacze. To ja. Nie, to Maja skacze. Dobrze. Tutaj i się tak no kręci. No i wiecie, no i tam ten... Ale najgorsze było to, że jego bokserki zostały na antenie. Jak to się stało? Jak to trafiło na antenę? Widzieli jego bokserki. Jak to trafiło na antenę? No bo on się zaczepił o antenę. Ciągnął, aż ściągnął mój gacie. Powiem wam, że... No i wszystko, no i wtedy... No to ciekawe przygody miał ten młody. No, a właśnie on... Z tym elfem. A ten elf... No lubi całkiem młodego. Kiedy ktoś był smutny, podawał mu półeczko, rzucali mu. Ale na przykład jak młody raz był smutny, bo jego dziewczyna myślała, że go opuściła. A naprawdę ona głaskała swojego takiego chłopaka, który potrzebował, jakby on był taki chory. Nie, dlatego że jej rodzina, że jej mama i jej po prostu rodzina postanowiła zaopiekować się takim chorym chłopakiem. I nim trzeba było się zajmować, go przytulać, głaskać. No. Bo on był taki po prostu jakby otumaniony, miał takie wstrząsy mózgu. No. I on potrzebował jakby tak pomocy i oni przyjęli go na jakiś tydzień. No i go głaskała, a on nie odbierał, ten młody od niej SMS-ów, w ogóle niczego. Obraził się? Nie, bo on był smutny, tylko że myślał, że naprawdę on sobie znalazła innego chłopaka, a naprawdę to był ten chłopiec. Czyli taki miłosny wątek też był. No i... Ale bardziej taki psi. Bardziej taki psi. Psi wątek. A psi miłosny wątek też był? Nie. Nie było. Nie było. Co to był dzik? Dzik był? Dzik. Dzik. Nie, on sobie nie pamiętacie? Powiem. Nasz pies też miał jakieś przygody z dzikiem. Nasz pies nas obronił. Tak. Mieliśmy kiedyś psa, bo tego słuchacze nie wiedzą. Mieliśmy kiedyś psa. Sokera. Nazywał się Soker. Bardzo piękny. I był złoty. Ras Golden Retriever. I dziewczyny z nim całe dzieciństwo prawie spędziły. No co? Piękny, tak. Ładny, niedawno pies od nas odszedł. Już był troszkę starszy. No ale myślimy, że na spędzi... Na ten temat chcę płakać. Więc nie będziemy już o tym opowiadać, ale czasami sobie wspominamy takie przygody, które mieliśmy z naszym psem. Jedną z przygód było spotkanie dzika i elf też spotkał się z dzikiem, tak? Tak. To była bardzo podobna przygoda. I on wtedy sobie przypomniał, dzik jest zły, dzik A ma wiecie, bardzo... A wiecie, co by mnie nawet nie zdziwiło? Bo w jakim mieście dzieje się akcja elfa? We Wro...
Wrocławiu. We Wrocławiu się dzieje akcja i co więcej, dzieje się nad rzeką Ślęzą. A jak się nazywa rzeka, nad którą chodziliśmy na spacery z naszym psem? Ślęza. Dokładnie tak. Więc nie zdziwiłoby mnie to, gdyby elf to był jakiś pies, którego czasami mijamy na spacerach. I o jego przygodach byłaby ta książka. Mijaliśmy. No lub mijamy nadal, bo skąd? Nie wiemy. Może elf jeszcze nie odszedł. Ja kiedyś widziałam takiego psa. A tutaj akurat mi się chyba mieszkamy blisko Ślęzy. A co jeśli ktoś napisał tą książkę jakieś 20 lat temu? Nie, to nie jest aż taka stara książka. Co więcej, już sprawdziłam, bo zakładam, że spodobała Wam się ta książka. Tak. Tak? Tak. Że ona ma jeszcze bardzo, bardzo dużo części kolejnych. No. Zatem na do pewno czytania. Będziemy musieli sobie poczytać te kolejne części i zobaczyć, jak dalej. Ale ona nie da się, tylko automatycznie. Akurat na razie są nie ma w formie audiobooków, ale możemy sobie przeczytać i możemy zobaczyć, jakie elf miał dalej przygody. Elf jest bardzo fajny. Dobra, to teraz może sobie powiemy, do ilu lat polecamy i co nam się bardzo podobało w tej książce. Dobrze. Ola tak nie bardzo słuchała tej książki. Słuchałam całą. Co jest warte podkreślenia, to, że to jest lektura szkolna. Tak. Dla pierwszych, dla klas 1-3, więc bardzo prawdopodobne, że któraś z Was na tą książkę trafi. Na pewno nie Ola, bo ona musiała jest w trzeciej. No jeszcze może trafić w trzeciej klasie. A może ja w drugiej klasie? I troszkę nam to mówi, dla jakich dzieciaków ta książka jest przeznaczona. Tak? Dla klas 1-3. Czyli w jakim wieku dzieci jakby będą zadowolone z czytania tej książki? 1-3. Myślę, że spokojnie, nawet od 6 chyba lat, prawda? Można no to poczytać? 0-3. No, ale chyba 6-latki też będą zadowolone z tej książki, prawda? Czyli dla dzieci takich w wieku 6+, do jakiego wieku polecacie tą książkę? No takie, no to tak. Od 5+. Do 10 lat. No, ale chyba nastolatki też jeszcze by... by jakoś się podtrzymywały na tej książce. No i na pewno tą książkę możemy polecić tobie. Wszystkim fanom psów. Psów. Czyli mi też. Bo super jest ta perspektywa, prawda, w tej książce. Kiedy to pies opowiada. A ja bo to jest takie bardzo ciekawe, zobaczyć świat oczami. To było takie coś, no i czemu on siedzi przed tym świecącym pudełkiem, zamiast wychodzić ze mną na dłuższy spacer? No właśnie. Zamiast żebym wychodził z nim na dłuższy spacer, bo on myślał, że to on wyprowadza tego, a nie, że... że jest odwrotnie, no. Myślę, że to właśnie bardzo, bardzo ciekawa perspektywa, że człowiek się tak zastanawia. Bo mi się wydaje, że dla wielu psów wydaje się, że to właściwie to one są właścicielami tych ludzi. Tak może być, tak może być. A nie, że to ludzie są właścicielami tych psów. Mamo, a co jeśli teraz słucha nas jakiś pies? I to usłyszy. Może tak być. I chce nas oswoić. Może tak być. Jak to jest być oswojonym przez psa? To nie mam. To nie wiem. No ja pamiętam, że nasz soker, jak przyjechał do nas pierwszy raz do Wrocławia, bo on wcześniej mieszkał w małym miasteczku, to on się wszystkiego bał. Wszystkiego się właśnie bał. Trochę tak jak elf. No właśnie, na przykład on się bał plecaka, muszli klozetowej, dywanu, ludzi. Ja pamiętam, że nasz piesek też się tak bał i nawet mieliśmy on ochotę go nazwać pieskiem. Cykor, bo nasz pies się bał nawet własnego cienia w pewnym momencie, a ja pamiętam też taką historię, jak on się bał windy. I jak przyjechał pierwszy raz do Wrocławia i miał już z nami tam zostać na dłużej. I jak się bał strasznie wejść do windy, na tyle mocno, że no nie można go było w żaden sposób ani wciągnąć do tej windy, ani wepchnąć do tej windy. Jedyną opcją było go wziąć na ręce, a on był bardzo duży, bo on ważył tak 25-30 kilo, czyli więcej niż wy. I trzeba go było wziąć na ręce i wnieść go do windy, bo on się po prostu bał. To trzeba było jeszcze zakrywać oczy, żeby... Tak. A kiedyś też właśnie tak się bał, że chciał uciekać nawet z bloku,
pamiętam, że przesadził tak głową, bo były drzwi takie szklane, przezroczyste i on nie wiedział, że jest tam szyba i on tak po prostu pobiegł i uderzył głową w tą szybę. To było w bloku i kiedyś też jak poszliśmy do naszych znajomych właśnie z Sokerem razem, to u nich tak samo zrobił z balkonem, bo tak się przestraszył i uderzył po prostu w drzwi balkonowe, na szczęście się rozwalił, ale taki był przestraszony, że chciał uciekać obojętnie gdzie, byleby przed siebie. Takie przygody z psem i widzicie elfik, elf, ten pies. A bał się muszli go z klozetowej? Nie pamiętam, żeby bał się muszli klozetowej. Bo temu elfowi wydawało się, że to paszcza. To akurat z muszą klozetową to mam taką historię ze swoim poprzednim psem. Jak? Którego wy nie poznałyście. Bo ja jak byłam mała, miałam innego psa, Cocker Spaniela. No i co się stało z tym? I on, jak była burza, bała się ona strasznie burzy, bo to była ona. Zresztą Soccer też się bardzo bał burzy. I ona jak się bała burzy, to jedyne miejsce, gdzie czuła się bezpieczna, to był kibelek właśnie. I się chowała, mieliśmy taki kibelek, nie taki podwieszany, tylko na takiej nóżce jakby. I ona się chowała tam między tą nóżkę a ścianę i zawsze sobie tam spała, uciekała przed tą burzą, bo tak się bała, była taka przestraszona. Także takie różne historie z psami. I takich wiele, wiele historii, jak znajdziecie w książce. A może sami takich doświadczycie? Sposób na? Elfa. Elfa. Ale może też sami takich doświadczycie, jeśli macie psa. Oczywiście, że tak. Myślę, że sami na pewno dużo takich przygód macie. A może jakby dalej mieliśmy psa, pies by się przestraszył tej wielkiej piłki. Na pewno tak. Na pewno tak. Naszej wielkiej gimnastycznej piłki mógłby się przestraszyć. Ona jest gdzieś tak. Metra ma. Ma tak. Na pewno, gdybyśmy mieli psa, to by się zastanawiał, dlaczego tutaj siedzimy i gadamy do tego czarnego czegoś na środku, zamiast wyjść z nim na spacer. Znaczy, zamiast pozwolić, żeby on nas wyprowadził na spacer. Prawda? No dobrze. Chyba czas zakończyć ten odcinek. Pa, 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 pa. Więc mówimy wam pa, pa. Pa. Wyjdźcie na spacer, jeśli macie psa, albo tak. Dajcie się wyprowadzić. Lepiej dajcie się wyprowadzić. I zapraszamy was do kolejnych odcinków. Pa, pa. Pa. Pa.